Wyjątkowa kolekcja pocztówek, tylko w części zgromadzona w albumie Bartoszyce na pocztówkach sprzed 1945 roku, jakich nie znacie, autorstwa Wiesława Ryszarda Romanowskiego, była istotą spotkań autorskich w miniony poniedziałek zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym samym grupą odbiorców wydarzenia była tak młodzież, jak i dorośli, otwarci na to, by jednak poznać tamte Bartoszyce. Najpierw były monety. Z czasem część kolekcjonerską wypełniło zamiłowanie do pocztówek, ale z konkretnym tematem przewodnim. Tych, na których uwidocznione były Bartoszyce. I żeby nie było tak łatwo z tym zbieraniem, musiały to być pocztówki z Bartoszycami sprzed 1945 roku. Tak to widział i nadal widzi autor świeżo wydanego albumu Wiesław Ryszard Romanowski. Tą kolekcję pocztówek tworzyłem i nadal tworzę od 1990 roku. Wszystkie te pocztówki, które zebrałem z Bartoszyc, były nabywane w Niemczech. W związku z tym w latach 80., czy jeszcze wcześniej w 70., no niestety nie było mnie stać, nie było to w moich możliwościach. Dopiero po 90. roku zacząłem zbierać, jako z przypadku, bo w ogóle jestem kolekcjonerem, ale monet, czyli numizmatykiem. A filokartystą, czyli kolekcjonerem pocztówek, stałem się z przypadku ze względu na to, że urodziłem się w Bartoszycach. Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej i średniej liceum imieniem Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. I niejako tak ze względów, bym powiedział, regionalnego patriotyzmu zacząłem zbierać pocztówki. I tak kolekcja pana Wiesława zaczęła się rozrastać, choć jak sam przyznaje, łatwo w ich zdobywaniu nie było. Raz ze względu na konkurencję, czyli innych kolekcjonerów, dwa ze względu na często ich wysoką cenę. Ale tu przydała się cierpliwość filokartysty. Długi proces, no jest to kilkanaście właściwie pocztówek, które są dość powszechnie dostępne. Ale większość to jest znane w jednym, dwóch, trzech egzemplarzach i to często było, czekało się na taką pocztówkę rok, dwa, no i oczywiście odpowiednio kosztowały. Żadnej pocztówki nie kupiłem tu na miejscu, nie ma w ogóle. To są wszystko pocztówki wysłane z Bartoszyc. Z Bartoszyc zdarzały się też jakieś z miejscowości podbartoszyckich wysyłane do Bartoszyc, ale prawdopodobnie później były wywiezione wraz z mieszkańcami do Niemiec. A pocztówki nabywane były na giełdach kolekcjonerskich, następnie na portalach internetowych, najczęściej na eBayu. A i tu znaczenie miała dociekliwość prokuratora w stanie spoczynku, by nabyć odpowiednią pocztówkę z tych Bartoszyc. To często niestety tej stronie, gdzie są Bartoszyce, Bartenstein, sprzedawane pocztówki z Bartenstein, ale z Wirtembergi. No i niestety, jak ktoś nie zwróci uwagę, to może kupić nie te Bartoszyce. Pan Wiesław dużą wagę skupił na swej kolekcji, dobierając odpowiednie pocztówki. Tak też tworzył świeżo wydany album, choć tu czas odegrał swą rolę. Przy każdej okazji, jak był zjazd absolwentów liceum, którego jestem, byłem uczniem w latach 70., bo zjazdy odbywają się co 5 lat, ale zwykle jak pracowałem, nie miałem czasu na to. Dopiero teraz zobaczyłem, a konkretnie 29 lipca, dowiedziałem się o zjeździe, kolejnym zjeździe absolwentów z okazji 75-lecia liceum i była to decyzja ad hoc podjęta. Postanowiłem, że wydam album, zrobię niespodziankę dla absolwentów, bo to wszystko są starsi ludzie, młodzi nie przyjeżdżają raczej na te zjazdy i to było, miałem praktycznie 2 tygodnie czasu, żeby zrobić, przygotować do druku, bo chciałem zdążyć na zjazd, który miał się odbyć 7-8 października, a żeby zdążyć z drukiem, to musiałem w drugiej połowie sierpnia już mieć przygotowany materiał do druku. W związku z tym był to bardzo szybko trzeba było zrobić, pomogła mi córka i przede wszystkim zięć. Także własnymi siłami przygotowaliśmy to wszystko do druku, już konkretnie na pendrive'ie w programie PDF było przygotowane do druku, do drukarni.
Tym samym z całej kolekcji autor albumu wyłuskał ponad 200 pocztówek i z pełnym opisem zamieścił w swym autorskim wydaniu, dziś promując swą pasję, ale też historię regionu. Wiele albumów pan Wiesław nieodpłatnie przekazał do szkolnych bibliotek, instytucji, urzędów i wydawnictw, dzieląc się tym, co go osobiście zafascynowało, tak w pocztówkach, jak i samych Bartoszycach. I to było również tematem autorskich spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach.